Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa przybyłych na uroczystość z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Za chwilę nastąpi podniesienie flagi państwowej. Prosimy Państwa o włączenie się do śpiewu hymnu, a Panów o zdjęcie nakryć głowy. Dla uczczenia Dnia Niepodległości flagę państwową podnieś. Na prawo! Pan! Poczet flagowy do podniesienia flagi państwowej. Marsz!
do hymnu. Przed pomnikiem niepodległości. Wartę wystawił goleniowski chówiec Związku Harcerstwa Polskiego. Wartownicy występują w umundurowaniu legionów oraz Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. Dowódcą warty jest druh Kacper Łodygowski. Niepodległościowy apel pamięci odczyta kapitan Grzegorz Kuryło.
bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Goleniowa, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy! Stajemy dziś do niepodległościowego apelu pamięci w Goleniowie, aby uczcić wszystkich rodaków, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. W 101. rocznicę odzyskania niepodległości przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczypospolitej i jej obrońców. Wspominamy również żołnierzy z pól bitewnych wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego i powojennego podziemia niepodległościowego oraz działaczy opozycji demokratycznej. Wzywam wszystkich rodaków, którzy spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar – swoje życie, a ich mogiły rozsiane po całej Polsce i świecie są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do apelu! Wołam idących szlakiem ku niepodległości konfederatów barskich, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych bohaterów Nocy Listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Wzywam do nas legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Korpusów Polskich w Rosji i Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich, Orlęta Lwowskie, kadetów, harcerzy, strzelców sokolich, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież, szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Chwała Bogu! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Halera i Józefa Dowbor-Muśnickiego. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Przywołuję obrońców ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Wzywam obrońców ojczyzny w 1939 roku, organizatorów i działaczy Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierzy polskich ze wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów operacji Burza i powstańców warszawskich oraz niezłomnych żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu! Was wołam, nieustraszeni marynarze i lotnicy,
którzy w bojach, na morzu i w powietrzu wykuwaliście chwałę polskiej bandery i biało-czerwonej szachownicy. Stańcie do apelu. Wzywam żołnierzy Powstania Wielkopolskiego, Powstań Śląskich oraz działaczy polonijnych, którzy stanęli do walki o wolną i niepodległą Polskę. I jako jeńcy wojenni i więźniowie byli prześladowani w goleniowskim zakładzie karnym. Stańcie do apelu. Przywołuję żołnierzy polskich oraz wszystkich rodaków, ofiary niemieckich i sowieckich zbrodni, zgładzonych w niemieckich obozach koncentracyjnych, zamęczonych w katowniach gestapo, rozstrzelanych w publicznych egzekucjach, zmarłych i zamordowanych w sowieckich łagrach i więzieniach, a także w innych nieznanych dotąd miejscach. Stańcie do apelu! Wołam niezłomnych żołnierzy oraz wszystkich działaczy ruchu oporu, którzy stawili bohaterski opór komunistycznemu aparatowi bezpieczeństwa. Wzywam żołnierzy wyklętych poległych w walkach oraz zamordowanych przez oprawców z NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Stańcie do apelu! Cześć i powiedz! Przywołuję działaczy opozycji antykomunistycznej, którzy walczyli o wolność, godność i prawa człowieka. Wołam bohaterów poznańskiego czerwca 1956 roku, studentów marca 1968 roku, robotników grudnia 1970 roku i czerwca 1976 roku. Wzywam działaczy Solidarności, szykanowanych za wierność idei wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Chwała Bogu! Wzywam wszystkich polskich żołnierzy, którzy nie bacząc na trudy i niebezpieczeństwa, pełnili służbę w misjach wojskowych w różnych regionach świata i oddali życie w imię pokoju i walki o prawa człowieka. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Wzywam wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Do was się zwracam, potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego na zawsze pozostaną w waszych sercach i pamięci. Niech ich poświęcenie i ofiara będzie dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu, wierności i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci! Nastąpi teraz składanie kwiatów pod pomnikiem niepodległości. W imieniu mieszkańców gminy Goleniów kwiaty składają burmistrz gminy Robert Krupowicz, przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Jaworska, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Rutkowski, wiceburmistrz Tomasz Banach, komendant Straży Miejskiej Stanisław Surmaj. Delegacji towarzyszą byli mieszkańcy Golnów.
imieniu mieszkańców powiatu goleniowskiego kwiaty składają starosta Tomasz Stanisławski, przewodnicząca Rady Powiatu Jolanta Jarlaczyńska, członek zarządu Bogdan Zaborowski. Kwiaty składają przedstawiciele Platformy Obywatelskiej Powiatu Goleniowskiego. Kwiaty składają przedstawiciele Stowarzyszenia Seniorów Rytm. Kwiaty składa dowództwo 3 Batalionu Logistycznego Ziemi Goleniowskiej. Kwiaty składa Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. Podchodzą przedstawiciele Nadleśnictwa Goleniów. Kwiaty składa Związek Harcerstwa Polskiego. Podchodzą przedstawiciele Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Goleniowie. Kwiaty składają przedstawiciele miast partnerskich Greifswaldu i Bergen na Rugi. Złoży Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie. Kwiaty złoży Zespół Szkół Publicznych w Białuniu.
przedstawiciele Urzędu Skarbowego. Składa delegacja Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Składają delegaci Prawa i Sprawiedliwości w Goleniowie. Składa delegacja Szkoły Podstawowej w Konarowie. Podchodzą przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 3 w Goleniowie. Kwiaty złoży dyrektor, przedstawiciele samorządu uczniowskiego oraz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej imienia profesora Wiesława Grobowskiego w Kliniskach Wielkich. Podchodzi delegacja przedszkola publicznego nr 4 Niezapominajka. Kwiaty złoży delegacja miasta Sławuta na Ukrainie. Podchodzi delegacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Goleniowie. Kwiaty składają przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 8.
kwiaty składa delegacja miasta partnerskiego Gurjewsk Federacji Rosyjskiej. Delegacja miasta partnerskiego Mln z Niemiec. Składa delegacja Zespołu Szkół Publicznych imienia Lotników Polskich w Mostach. Przedstawiciele Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie. Składa delegacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Goleniowie. Kwiaty złożą delegaci Sądu Rejonowego w Goleniowie. Podchodzi delegacja Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Brama Wite oraz Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej INA. Podchodzą delegaci Stowarzyszenia Uniwersytetu III wieku w Goleniowie. Podchodzi organizacja gminna Polskiego Stronnictwa Ludowego w Goleniowie. Kwiaty składają delegaci Szkoły Podstawowej w Krępsku.
podchodzi delegacja szkoły podstawowej numer 2 w Goleniowie. Składa delegacja mieszkańców Lubczyny. Kwiaty złoży delegacja Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Goleniowie. Podchodzi delegacja szkoły podstawowej z oddziałami sportowymi numer 5 w Goleniowie. Kwiaty złoży delegacja cechu rzemieślników i przedsiębiorców w Goleniowie. Podchodzi delegacja szkoły podstawowej numer 1 w Goleniowie. Składają delegaci Stowarzyszenia Seniorów Relax. Kwiaty składają przedstawiciele Goleniowskiego Domu Kultury. Szanowni Państwo, proszę o zabranie głosu burmistrza gminy Goleniów, pana Roberta Krupowicza. Szanowni Państwo, piękny wieczór 11 listopada. Święto Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Tutaj na placu burmistrza Pileckiego przed pomnikiem niepodległości to nasza goleniowska wspaniała wieloletnia tradycja. Ta tradycja ma swojego patrona, jest nim właśnie rotmistrz Pilecki, niezłomny żołnierz Armii Krajowej, legendarny, zamordowany przez komunistów Polski Ludowej. Ta tradycja ma swoją symbolikę, jest nią ta dumnie powiewająca nad naszymi głowami biało-czerwona flaga. Wreszcie ta tradycja ma naszą wiarę i przekonanie, że chcemy jej dochować. I dlatego jak rok temu jesteśmy tutaj razem na placu Józefa Pileckiego, aby
trzymać straż wobec naszych bohaterów w imię niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. Ale nasza goleniowska manifestacja ma jeszcze jeden wymiar, inny wymiar. Zawsze miała taki wymiar i głęboko wierzę w to, że ten wymiar mieć będzie. Nasza manifestacja goleniowska ma głęboki wymiar wspólnotowy, ponieważ niepodległość jest wspólna, ponieważ niepodległość łączy. I oczywiście można, trzeba toczyć spory, w jaki sposób ją odzyskać, obronić, ochronić, korzystać z jej owoców, jak robili to Józef Piłsudski, Roman Dmowski. Ale istotą niepodległości jest to, że jest ona dobrem wspólnym. Drodzy Państwo, nasz kraj jest bardzo mocno podzielony. Ale sądzę, że im głębiej przebiegają te podziały, tym silniej i mocniej musimy szukać tego, co nas łączy ponad wszelką wątpliwość. A co nas łączy? Chciałbym, żeby Państwo się rozejrzeli wokół siebie. Proszę spojrzeć na sąsiada stojącego ramię w ramię. Proszę zobaczyć sąsiada, z którym razem stoimy tu na Placu Pileckiego 11 listopada w święto Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Stoimy tu, aby oddać hołd naszym bohaterom, ale także, aby oddać hołd naszej wspólnocie samorządowej. Oddać hołd nam, obywatelom miasta i gminy Goleniów, którzy tę niepodległość otrzymali, ale także otrzymali zobowiązanie od naszych ojców i dziadów, abyśmy z kolei przekazali, darowali tę niepodległość naszym córkom i naszym synom. I głęboko w to wierzę, że wywiążemy się z tego zobowiązania, ale pod jednym warunkiem, że pozostaniemy wspólnotą. Tego życzę nam wszystkim i dla Goleniowa, aby tak właśnie się stało. Dziękuję za Państwa obecność. Dziękujemy Panie Burmistrzu. Dziękuję wszystkim Państwu za obecność, za złożone kwiaty. Proszę o podanie komend do odprowadzenia kompanii honorowej i pocztów sztandarowych. Sztandar jednostki odprowadzić.